Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. W modlitwie za Kolosan, jak dziś przeczytaliśmy w pierwszym czytaniu, Paweł apostoł ma priorytet. Prosimy Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów. I dalej: niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do cierpliwości i stałości. W krótkim fragmencie pierwszego czytania mowa o całej mądrości i trzy razy o pełni. Protestanci, na przykład w książce Pokój z Bogiem, mówią: nieważne, kto w co wierzy, byle tylko był porządnym człowiekiem. Ta teza nie może się ostać w świetle dzisiejszego słowa. Dziś bowiem to słowo mówi, że Boga zadowolimy jedynie wieloraką pełnią w naszym życiu, a tę pełnię trzeba wyprosić od Boga, by ją mieć. Nie da się jej wypracować. Próżne staranie o nią, jeśli Bóg tego daru nam nie da. Stąd właśnie modlitwa Pawła apostoła za Kolosan. Właśnie by ta pełnia stała się ich udziałem.
napełnia to specyfika chrześcijaństwa. Coś, co je wyróżnia spośród wszystkiego innego. Wtedy właśnie stajemy się świadkami Boga, gdy podejmujemy te tak zwane uczynki życia wiecznego, a więc oddawanie życia za nieprzyjaciół, czyli miłość z krzyża Jezusa Chrystusa. Kochanie Bożą miłością, tą samą, którą Chrystus nas umiłował. Nie opieranie się złu, nie opieranie się złemu. Oto te zachowania specyficznie chrześcijańskie. Do nich zdolny jest tylko i wyłącznie Bóg. Dlatego też do realizacji Ewangelii jedynie Bóg jest uzdolniony. Ale Bóg oraz ci, których On sam swoją mocą do tego uzdolni, czyli chrześcijanie. Widząc taką pełnię, ludzie wracają do Boga. Zatem stwarzajmy Panu Bogu warunki we wspólnotach chrześcijańskich, do których przynależymy, aby nas tak właśnie przemieniał, byśmy byli Jego świadkami. A że mocy Bogu nie brakuje, to widać w dzisiejszej Ewangelii, w wydarzeniu cudownego połowu ryb. Skierujmy do Pana ufną modlitwę.